Pięknie. Nauczyłem się. O. Boom. Ale zanim przejdziemy do treningu, chciałbym wytłumaczyć metodę treningową, którą razem z Michałem stosowaliśmy. I nazywa się ona My Reps. Już miałem styczność z nią kilka razy i muszę przyznać, że naprawdę robi robotę. Jest to naprawdę świetna metoda treningowa do rozwijania tej siły wytrzymałości u osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych. U osób początkujących zdecydowanie jej nie polecam, ze względu na to, że w My Repsach mamy serie dobijające. Po każdej jakby docelowej serii, mając 10-15 sekund przerw, wykonujemy jeszcze kilka kolejnych dobijających serii. U osoby początkującej będzie to ciężkie zachować tą metodę, bo kiedy jesteśmy początkującymi i jesteśmy w stanie wykonać, załóżmy, 6-7 powtórzeń i odpoczywając do 15 sekund mamy znowu wykonać, załóżmy, podciągnięcia, no to będzie to dla nas ciężkie, wykonamy 1 albo 0, więc będzie to po prostu trudne do zrealizowania. Natomiast u osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych po takiej 10-15 sekundowej przerwie będziemy w stanie te kilka powtórzeń dobić. I teraz tak, dlaczego ta metoda jest taka dobra? Bo zawsze kiedy wykonujemy serię, to najważniejsze są te ostatnie powtórzenia. To one angażują wysokoprogowe jednostki motoryczne i te ostatnie powtórzenia są stymulujące. A kiedy stosujemy My Reps, wykonujemy na przykład, załóżmy, że nasz max to jest 20 powtórzeń. W pierwszej serii wykonamy 19. Mamy 15 sekund przerwy i wykonamy kolejne 4 powtórzenia. Potem znowu mamy 15 sekund przerwy, wykonamy 3. Znowu 15 sekund, wykonamy znowu 3. I o co chodzi? W seriach dobijających, przez to, że jest to zmęczenie lokalne, jest bardzo krótka przerwa, to cały czas te wysokoprogowe jednostki motoryczne są angażowane i mamy więcej powtórzeń stymulujących. Dlatego jest to naprawdę fajna metoda na budowanie tej siły wytrzymałości i polecam ją sprawdzić. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wykonać tej metody My Reps na przykład przy jakichś siadach, martwych ciągach, gdzie mamy wysoki ciężar, bo 15 sekund przerwy, no to jest mało, ale w takich ćwiczeniach, gdy ciężar jest średni lub gdy wykonujemy ciężar własnego ciała i chcemy tę wytrzymałość poprawić, to metoda sprawdza się super, więc jeżeli chodzi o osoby średnio zaawansowane i zaawansowane, to zdecydowanie polecam. No i co? Wracamy do naszego treningu, pokażemy Wam, jak my to wykonywaliśmy. Ogólnie powiedziałem Michałowi, że będziemy wykonywać po 2 serie na każde ćwiczenie. Pierwsze serie podciągania dipów i pompy, podciągania dipów i muscle upów nagrałem, więc wracamy do wideo. Dobra, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dawaj, lecisz. Jak wrażenia? Super. No. 8, 9, 10. Okej, okay, skończył. Mamy to.
Ten ostatni się wytknie. 6, 7, My już po treningu. Michał, jak było? Podobało mi się. Podobało mu się. Na filmiku mieliście cały trening, więc weźcie co robić. Obserwujcie, lajkujcie, komentujcie. Co jeszcze? Subskrybujcie. Dokładnie. No, na razie, do zobaczenia.